Kochani, jak widać, cały czas świadomość wśród ludzkości wzrasta. Niestety za wolno. Mamy mało czasu, lecz jeśli naprawdę będziemy tego chcieli, uwierzcie mi, uda się nam wszystkim posiąść, poznać najwyższy stan świadomości. Wiedza, która przez całe wasze życie jest zachowana w samych nas oraz umiejętnie ukrywana przez system. Jeśli chcemy, chcecie, a widzę, że naprawdę wam zależy, proszę, musimy zmienić narzędzia. Dlatego przede wszystkim koniec z wszelkimi protestami. Proszę, wsłuchajcie się w moje słowa. Koniec z protestami, wychodzeniem na ulicę, robienia z siebie głupka i kłaniania przed tymi, którym zależy wyłącznie na sobie. Skoro tyle lat używamy tych samych narzędzi, co nasi uzurpatorzy, a oni śmieją nam się prosto w twarz i puszczają kolejny odcinek cyrku pod tytułem Obrady w Sejmie i Senacie, to wszystko jest ładnie wyreżyserowane. Byście łudzili się i łykali jak pelikany, że jest szansa, że jakaś partia nas uratuje. Gówno, kurwa, prawda! Polacy! Możemy liczyć tylko na samych siebie. I dlatego właśnie jestem tu, by pojednać nas wszystkich. Pamiętajcie, co rodzi agresja. Większą agresję. Zatem zamiast działać po swojemu, robić dokładnie to, czego oni od nas oczekują. Mówić o rzeczach. Publikować to, o czym wszyscy dobrze wiemy, jest bez sensu. Przyznacie? Komu chce się oglądać, słuchać, czytać w kółko to samo? Kurwa, czy wy tego nie widzicie? To proszę posłuchajcie. Przez ostatnie tygodnie dobrze czuliście wzrost energii. To właśnie ta wiedza, która jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Potrzebujemy ludzi mądrych, z czystym sercem, nie wierzących tylko w to, co widzą. Wy to nawet nie kontaktujcie się z nami, bo szkoda naszego czasu. Przecież dobrze wiesz, że w tobie jest boskość. Jeśli jej jeszcze nie odkryłeś, natury, oto jesteśmy. Lecz też potrzebujemy waszej pomocy, by każdy zrozumiał nas. Mówię wieloma językami, lecz nie każdy będzie w stanie pojąć, zrozumieć to, co do niego powiem. A więc potrzebujemy ekspertów, wolnomyślących, chcących przede wszystkim dobrze dla ludzkości. Nie po to, aby zyskać sławę, pieniądze i nakarmić własne ego. Przecież w życiu tak naprawdę jest tylko nam potrzebna miłość. I to właśnie ona nas rozwija i uświadamia najbardziej. Wafelki moje, może przypadkiem smażycie tam bąksa z astrofizykiem, biologiem, specem od techniki satelitarnej, medycyny i tak dalej. Potrzebujemy was. A może inaczej. Życie natury, ludzkości zależy od tej wiedzy i musimy ją koniecznie przekazać ludzkości. A więc jest to ogromna odpowiedzialność. Można powiedzieć, że życie ludzkości jest w naszych rękach. Ta wiedza jest jedynym, powtarzam, wsłuchajcie się, ta wiedza jest jedynym ratunkiem dla ludzkości
natury. Zwracamy się o pomoc. Ludzkość natychmiast musi otrzymać tą wiedzę, aby ratować siebie i naturę przed zagładą. Jesteście w stanie pokazać bardzo konkretne paradygmaty z wielu dziedzin nauki, o których nauka nic nie wspomina. Natomiast my jesteśmy w stanie przedstawić konkretne dowody. Ludzkość jest ogromnie inteligentna. Należymy do inteligencji wszechświata, a wręcz jesteśmy Polacy narodem wybranym. Proszę, wsłuchajcie się w moje słowa. Jesteśmy w stanie posiąść najwyższy stan świadomości od zarania dziejów. Wszystko jest sprytnie ukrywane. Dopiero wtedy, kiedy odrzucimy wszystko, wszelkie teorie, dogmaty, ograniczenia, teorie i zaczniemy poznawać świat na nowo. Prosimy was ze szczerego serca, a możemy wręcz musimy się pojednać i pomóc sobie nawzajem, orzełki moje. Poszukiwany na gwałt, powtarzam, poszukiwany na gwałt. Astrofizyk, biolog, spec od techniki satelitarnej, medycyny i tak dalej. Na gwałt, nie za gwałt 13-letniego Karola. Zmierzamy ku wolności. Sława!